Cześć Paweł. Cześć Małgorzato, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym dużym pokoju z książką. Paweł, co przeczytałeś? Co polecasz? Ja generalnie dawno nie miałem żadnej książki o upadku cywilizacji, ale wyszła ostatnio i oczywiście sięgnąłem. Solidne tomiszcze. Koniec świata to dopiero początek. Autor być może nie do końca znany, to jest Peter Zeihan, to jest geopolityk taki do wynajęcia, powiedziałbym, amerykański, który, wiesz, jest takim konsultantem i jak tylko jest jakaś sprawa dotycząca zmiany ekonomicznej, która dla jakichś przedsiębiorstw, dla jakichś firm, czy dla jakichś, powiedzmy, nawet miast, czy grupy ludzi coś powoduje, no to on wtedy jeździ, doradza, taki, wiesz, można powiedzieć, do wynajęcia się wolny strzelec. Napisał fascynującą książkę. Tytuł jest Złowieszczy, bo, wiesz, koniec świata to dopiero początek. Chociaż w sumie, jak tak teraz sobie myślę, wcale nie złowieszczy. Tak naprawdę nawet można powiedzieć z jakąś tam nutką nadziei. Książka tak naprawdę ma podtytuł Scenariusz upadku globalizacji. To są te tematy, które już tu wielokrotnie poruszaliśmy. Co Zeihan robi inaczej, czy co robi lepiej? No jest świetnym fachowcem, który łączy kwestie geograficzne, demograficzne, ekonomiczne. Naszym geopolitykom, tak by się chciało chłopaki nie począć sparafrazować, brakuje ekonomii. Wiesz, oni tak trochę opowiadają o tych granicach, o tych czołgach, wiesz, o tym strefach wpływu i tak dalej, ale trochę im brakuje w tym wszystkim przepływów pieniężnych, brakuje im w tym merkantylizmu, brakuje im pewnych takich, można powiedzieć, kwestii podstawowych. Tu jest jeden rozdział zatytułowany wprost waluty. I jest wszystko jasne po prostu, to wiesz, można być sobie imperium, ale generalnie musisz mieć walutę, na przykład, nie? O tym jest ta książka, ale tak naprawdę ona jest o tym, o czym już mówiliśmy, że troszkę irytujące jest to, że narzekają nam ludzie teraz, jak to jest teraz źle. Ostatnich 20 lat było tak dobre, jak nigdy nie było. I nawet tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją, wojen jakichś tam, tych wszystkich ponurych napięć, presji jednej, drugiej, trzeciej, transformacji gospodarczej, zmian klimatycznych, wszystkiego, to my nadal jesteśmy w relatywnie dobrym punkcie w historii człowieka. I Zeihan o tym przypomina, że ta globalizacja przez wielu odsądzana od czci, to jednak był proces, który przyczynił się do tego, że no tak powiedzmy te lata 1990, 2010, czy nawet 2015, no to zobacz, kurczę, ile Polaków było za granicą, nie? Jak łatwo było gdzieś dolecieć, jak łatwo było zobaczyć na własne oczy pewne rzeczy, pewne miejsca, pewne, nie wiem, dobra kultury. No byliśmy tak, jak to pisał Joyce w Ulyssesie, nie? Byliśmy gośćmi na Wieczerzy Świata. Tak naprawdę, czy nasze dzieci będą to miały, czy twoje wnuczki będą miały, czy moi synowie będą to mieli? Zeihan mówi, że nie, że to już nie wróci, że świat nam się podzieli jeszcze bardziej. On, wiesz, nie snuje też wizji, żeby straszyć. To nie o to chodzi, ta książka nie jest o straszeniu tak naprawdę, szanowni państwo. Ona jest o rozumieniu procesów. O rozumieniu tych zjawisk, które będą rzutowały, jest o transporcie, jest o energii, jest o sferze monetarnej, jest o klimacie, jest o przypadkowym supermocarstwie Ameryce, jest o potencjalnych nowych mocarstwach, jest o tym, że geografia cały czas jest ważna, ale nie aż tak ważna jak tak naprawdę innowacyjność, jak to, że zdecyduje to, kto będzie chciał być otwarty, kto będzie chciał być zamknięty i co będzie miał do zaproponowania. Wiesz, wracamy poniekąd do świata, który był przez długie wieki, nie? Zobacz. Jedwabny szlak, ten pierwszy, miał swoje zalety, prawda? No to jest to, co już wielokrotnie przy okazji różnych książek podkreślałem. Dla nas to jest bolesne, bo Europy w tym planie za bardzo nie ma. I ten świat nie będzie taki swobodny, ten świat nie będzie taki otwarty, być może nie będzie aż tyle własności. Ci, którzy uważają, że teraz są nie wiadomo jakie nierówności, no to dopiero zobaczą prawdziwe nierówności. Co do tego absolutnie nie może być tu wątpliwości. Co jest ciekawego u Zeihana, że on pokazuje, że tak naprawdę taka, wiesz, indywidualna inicjatywa, jakieś takie dobre decyzje jakichś rządzących, czegoś takiego, mogą wiele zmienić, w sensie nie ma nic nieodwracalnego. I to jest takie też pozytywne, bo wiesz, trochę chyba za duże jest katastrofizmem, jak się na to patrzy, nie? Że tu zaraz zmiany klimatyczne nas wykończą, że tu, prawda, będzie jakiś inny problem, że tu jakiś Armagedon taki czy inny. Po wielokroć już tego typu klęski, katastrofy były ogłaszane. Ja jako ekonomista doskonale pamiętam niejakiego Malthusa Tomasza, który opowiadał, że za chwilę wszyscy umrzemy, bo będzie głód i generalnie ludzie się za szybko mnożą. To był wiek XIX. 10 lat nie było później problemu, bo okazało się, że wymyślono zupełnie nowe technologie. Nie z takich tarapatów chciałoby się rzec, ludzkość już wychodziła. I może jedyne, co powinniśmy nabrać, to takiego poczucia, że sobie poradzimy i troszkę więcej wiedzieć o tym świecie, troszkę więcej wiedzieć o tym, co to Zeihan pisze, że na przykład, wiesz, paradoksalnie on pisze, że okres pokoju nie był dobry z punktu widzenia klimatu, bo
Przyrosła misyjność znacząco, bo wszyscy się zaczęli rozwijać, nie? Uboczny koszt globalizacji tego, że biedne państwa zaczęły nagle zużywać energii więcej, bo się rozwijały, na jakiej zużywały? Ano węgla. No i generalnie, wiesz, przewrotnie ktoś mógł powiedzieć, a wojny pustoszące jakieś tam skraje, prawda, spowodowały, że emisyjność była niższa. COVID był dla nas niedobrym okresem, ale przyroda sobie nieźle odżyła, nie? Dziki pod balkon przychodziły, na przykład lisy, tego typu rzeczy, nawet w Poznaniu. Wszystko ma zawsze dwie strony. Zbyt łatwo szukamy prostych rozwiązań i zbyt często pojawiają się, powiedziałbym, jacyś tacy eksperci, którzy gdzieś wychodzą i są znawcami, nie? To byli znawcami od COVID-u, za chwilę byli znawcami od wojny na Ukrainie, za chwilę byli znawcami od jednej rzeczy. Zaczynali być znawcami od jednej rzeczy, przestawali być znawcami od drugiej. Je wszystkie trzeba rozpatrywać holistycznie i o tym jest ta książka. Że jeśli już mówimy o końcu świata, jeżeli już chcemy straszyć ludzi, to patrzmy na wszystkie zależności, patrzmy na wszystkie powiązania i nie przestawajmy dziękować, że cały czas żyjemy w dobrym świecie i wspominajmy dobrze to, co było. Bo tak dobrze to już chyba jak w tym złotym wieku globalizacji na przełomie tysiącleci, no to nieprędko będzie. Chociaż wiesz, to znowu może być, że za 2 dekady, gdy to wszystko się przetoczy, ułoży na nowo, gdy nauczymy się, nie wiem, korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób jakiś taki bardzo kreatywny, roboczy, może się okazać, że mamy kolejny skok jakościowy i będziemy się śmiali, bo któryś to już koniec świata jest ogłaszany, co nie? A jak to pisał Andrzej Sapkowski w swoim wielkim Narenturmie, koniec świata w roku pańskim, bodaj chyba tam było 1400 któryś, nie nastąpił. W 2023 też nie nastąpi, ale warto poczytać, co się na trudne sytuacje składa. Wspaniale napisana, bardzo erudycyjna książka Zeihana, koniec świata, to dopiero początek o tym, co będziemy mieli i tak naprawdę, co już mamy, także u nas. Także jak widzisz, tradycyjnie pewne kwestie się nie zmieniają. I wiesz, to jest jakiś znak czasów, że te książki się pojawiają coraz częściej i jest dużo. To jest dobrze, że ludzie o tym myślą, dobrze, że ludzie o tym piszą, bo to zawsze jednak chyba lepiej wiedzieć. I to No, się później był. przekłada oczywiście na kondycję człowieka. Zobacz, nie? Jak mamy zrozumieć współczesnego człowieka, jak nie rozumiemy, w jakim świecie żył, nie? To jest właśnie to. Czasem to mnie denerwuje i dlatego ostatnio do prozy rzadziej sięgam. Że mam takie poczucie, że wiesz, ci bohaterowie są tacy totalnie solipsystyczni. Troszkę ten świat zewnętrzny, on jest taki, jak był 20-30 lat temu czasem. To jest ciekawa sprawa. No, ten koniec świata był bardzo mocno wzmiankowany, akcentowany w okolicach roku tysięcznego, prawda? Były I później takie właśnie. 2000 też, prawda? I Pamiętasz potem, pluską i no, dominą? tak. I potem 2000, jejku, tam wszystko miało nam stanąć, prawda? Internet, wszystko się miało wywalić i tak dalej. System tego nie przyjmie. Jakoś masz rację, nic się nie stało. No, Wisława Szymborska pod wpływem takiego obrazu Vermeera napisała taki wiersz, że dopóki ta kobieta na tym obrazie przelewa mleko, kojarzysz obraz z Tak. dzbanka, no właśnie, mleczarka, tak? No, dopóki ona przelewa to mleko w namalowanej ciszy, to mi się zawsze najbardziej podobało w tym wierszu, tak długo koniec świata nigdy nie nastąpi, bo dopóki ta sztuka istnieje, to istnieje człowiek, a jak istnieje Poziomie człowiek, to. metafizy mniej, że tak powiem, podniosły, można przywołać klasyczny dialog z jednej z księgi Tytusa, Tomka i Atomka, gdy była mowa o tym pielgrzymie z gór świętokrzyskich, który szedł tam na szczyt, bodaj nie pamiętam, czy Świętego Krzyża, czy Łysicy, Tak? przesuwał się O milimetr czy jeden centymetr milimetr, rocznie i że tak? gdy dojdzie na szczyt, będzie koniec świata. I chyba Tytus zapytał, panowie, ale nie moglibyśmy go odwrócić w drugą stronę? No a widzisz, a tę historię powtórzył Gustaw Herling Grudziński w swoim opowiadaniu Wieża. No i dokładnie, i to jest taka, moim zdaniem, taka puenta tego parabolicznego opowiadania. I dokładnie ta sama historia. Tak długo będzie szedł, a idzie ten pielgrzym, nie patrząc dokąd idzie, ale wie, że idzie ku wartości, prawda? I idzie na kolanach, pokiereszowany i tak dalej. No to są właśnie te ludzkie mity, ludzkie historie. Trochę koresponduję, ale tylko troszeczkę z tobą, bo ja mam książkę zupełnie, znaczy nie, no nie, że nietypową dla mnie, bo ja zawsze bardzo się interesowałam naturą Ej, i to. ostatnio miałaś komiks, więc już powoli pojęcie A nietypowości. już nie ma pojęcia typowości dla mnie, dobrze. A teraz mam książkę Roberta Jurszą, Spotkania z nagą małpą. Wydawnictwo Filtry. Tak, to jest książka dziennikarza Gazety Wyborczej. Robert Jurszo
napisał taki zbiór tutaj, ja bym to chyba nazwała takich esejów popularno-naukowych, właśnie o tym, jak dzikie zwierzęta spotykają się z nagą małpą. Naga małpa to człowiek, to ja, to ty. My jesteśmy nagą małpą. Skąd to określenie? Chyba troszeczkę jest to związane z historią. Pamiętasz tę badaczkę badającą szympansy w dżungli, prawda? Gudel. No i właśnie wydaje mi się, że to z nią jest to związane, bo drugi rozdział tej książki poświęcony jest właśnie jej, no nie jej, przepraszam, szympansom, których badała. No i jest taka pewna refleksja tutaj, bo tę historię doskonale znamy. Refleksja, a jak ten szympans, którego ona obserwowała, na nią reagował. No bo wiesz, pojawiła się w dżungli nagle na jego terenie, a to był samiec alfa. I pojawia się nagle jakaś, no dla niego, naga małpa. No bo niby tak samo, czyli nie, podobnie wyglądamy, nie? No podobnie wyglądamy przecież, ale holendziu tamta, taka jakaś nieowłosiona, w jakimś takim dziwnych jakichś takich, no on tego nie nazwie rzeczy. Dla niego to jest sierść, tak jak on ma swoją sierść, prawda? No i co takiego, jak ona to może czuć? Ta badaczka świetna, zresztą ja ją bardzo lubię, ona odkryła i zmieniła definicję człowieka, bo ona odkryła, że ten szympans właśnie wziął patyk z listkami, poobrywał listki i włożył do termitarium, czyli stworzył narzędzie. A definicja człowieka jest taka, że to jest właśnie zwierzę, które świadomie umie tworzyć i wykorzystywać narzędzie. To nie było przez tego szympansa jakiś tam głaz, który, wiesz, będzie walił w kamienie czy w jakiegoś orzecha kokosowego, tylko on go stworzył. Czyli historia się może zupełnie inaczej potoczyć. I tutaj jest taka konkluzja tej opowieści, bo opowieści jest wiele, że, cytuję, hej, nie jesteście aż tacy wyjątkowi, to o nas, o nagach i małpach. Jestem tym, myśli ten szympas, to oczywiście już jest fantazja autora, jestem tym, czym sami kiedyś byliście, a wy jesteście tym, czym może kiedyś będziemy my. Ja i moi pobratymcy, jeśli wiatry ewolucji zawieją w odpowiednim kierunku. No właśnie te wiatry ewolucji różnie wiały na naszej Ziemi, prawda? I różnie to się wszystko rozwijało. No i właśnie książeczka zawiera sześć takich opowieści. Dwie pierwsze mają charakter taki, no, popularno-naukowy, bym powiedziała, bo to jest właśnie o tym siwobrodym, czyli o tym szympansie. I druga jest o, przepraszam, to jest druga, a pierwsza jest o delfinie Piterze, tak. I to jest romans, którego nie było, bo tam był jakiś skandal, bo badaczka naukowa masturbowała delfina, żeby go uspokoić po prostu. No, był bardzo, moim zdaniem, naiwny program naukowy amerykański, finansowany przez NASA, przełom lat 50. i 60. No, bo NASA się wydawało, no, porządne pieniądze tam szły, że jeżeli człowiek nauczy się porozumiewać międzygatunkowo, wiesz, i nauczy na przykład delfin języka angielskiego, no to no, absurd totalny. Dzisiaj to wiemy, bo wiemy, że delfiny inaczej wydają dźwięki niż człowiek, czyli nie są w stanie powtórzyć dźwięków ludzkich. No ale wtedy to było jeszcze niewiadome i to było takie naiwne. I mówię, masę pieniędzy w to poszło. No więc jeżeli ten delfin się nauczy i jeżeli człowiek nauczy się, wiesz, międzygatunkowo porozumiewać, no to może potem w relacjach z tymi innymi z kosmosu będzie można te badania wykorzystać, nie? No ale tutaj nie na tym jest akcent położony w tej książce, tylko co dalej z tymi delfinami, kiedy już człowiek stracił zainteresowanie nimi, co się z nimi dzieje. No i to jest, ten akcent jest tutaj położony. Potem wchodzimy na tereny polskie i to już są obserwacje autora, czyli nie tylko powtarza swoje czytelnicze, naukowe, dziennikarskie, prawda, jakieś tam informacje, ale już sam. I to jest o Matyldzie.
Łożce. Wszystkie zwierzęta mają imiona ludzkie. I ta Matylda właśnie, to jest łożka, czyli samica łosia, tak? I ona jest obserwowana na wyciągnięcie ręki. Bardzo, bardzo sympatyczna mama, jej córka jest tutaj przedstawiona i też ona się w ogóle nie bała ludzi. Dlaczego się nie bała? Bo od 20 lat był zakaz polowania na łosia. I nagle, wiesz, człowiek, który się pojawia blisko, no, łosie na to nie reagują. No i, a wiadomo, że jak taki, taka zwierzyna gdzieś tam się pojawia, no to od razu jest dzisiaj, no co? Masę dziennikarzy, masę turystów z aparatami fotograficznymi, każdy chce mieć zdjęcie, nie? No, potem jest o pewnym żubrze nazwanym Wikingu, bo miał wyjątkowe, wyjątkowe poroże, takie, wiesz, bardzo, bardzo szerokie, jak to no, wyobrażano sobie, bo mit już oczywiście został obalony, że taki hełmy z takimi porożami mieli Wikingowie. No i też o tym żubrze, który totalnie się nie bał ludzi. I właśnie taka specyfika tych żubrów, jak one egzystują, w jaki sposób się przemieszczają. I to naprawdę też jest piękna opowieść, a potem o wilczycy, a potem jeszcze o panie Gawronie, no, do którego jak chciał porozmawiać o nim Robert Jurszo, no to on już po prostu nie żył. No świetna taka historia, opowieści o zwierzętach, spotkania z nagą małpą, bo rzeczywiście konsekwencje, wiesz, spotkania dzikich zwierząt z człowiekiem wcale nie są przyjemne dla tych dzikich zwierząt, bo jak my te zwierzęta uczłowieczamy w jakiś sposób, czy wykorzystujemy do jakichś badań naukowych, w przypadku tej pierwszej opowieści o delfinach, bo potem już nie, potem to raczej to były obserwacje, nie? Ale nawet w przypadku tej pierwszej opowieści, to potem jak one są już niepotrzebne, a tam jeszcze mówię, jak ona, ta trenerka właściwie, bo ona nawet nie była naukowcem, to była młodziutka dziewczyna, która no, chcąc uspokoić tego delfina, którego miała nauczyć tego angielskiego i go masturbowała. A delfiny to, tutaj się dowiedziałam, to bardzo, bardzo erotyczne są zwierzęta. To no, potem się skandal jakiś rozwinął, ona była zaszokowana, że tak to odbierano, no bo wiesz, to jest tak, jak gdybyś głaskał psa, żeby go uspokoić, nie? A tutaj nagle została posądzona, nie wiadomo o jakie sprawy, więc ona uciekła od tego, zamknęła się, a ten delfin no po prostu umarł. I to nawet są takie spekulacje, chociaż Robert Jurszow to nie, chyba nie wierzy, poddaje to w wątpliwość, czy mógł popełnić samobójstwo ten delfin, bo on tutaj takie różne informacje podaje, że to chyba jest niemożliwe w świecie zwierząt, żeby tak się świadomie, wiesz, skazać na śmierć, ale delfin rzeczywiście umarł. No, bo od razu inne warunki, NASA już wiesz, nie finansuje sytuacji, gdzieś tam jakiś malutki basen, zagnojony, jakiś zanieczyszczony. No i tak to się wszystko kończy. Bardzo ciekawa jest ta historyjka. Podchodziłam do tego, muszę przyznać, na początku z taką dozą nieufności, ale jak się wczytałam już przy końcu pierwszej opowieści, to potem naprawdę mi się zaczęło to podobać. Mówię, ja jestem wrażliwym człowiekiem na zwierzęta. Uważam, że zwierzęta i nie tylko zwierzęta, natura, liście, drzewa, prawda? Wszystko to są byty, tak samo współegzystują z nami, ludźmi. Mają takie samo prawo egzystencji w naturze. I tu znowu wracam do Szymborskiej, bo ona wiele takich wierszy napisała, gdzie ten człowiek to jak się wydarzył tej naturze, nie? A tak naprawdę moglibyśmy być każdym innym gatunkiem i urodzić się w każdej innej postaci. No i polecam Państwu spotkania z nagą małpą, opowieści o zwierzętach, wydawnictwo Filtr. No proszę bardzo. No proszę. Mikro i makro aspekty, prawda? No Dzisiaj mamy. widzisz, i jednak dla mnie chyba tak mniej typowe, chociaż mówię, no typowe, bo ja przeczytałam tą całą serię o roślinach, tam, że wiesz, myślą drzewa, prawda, przekazują sobie informacje, myślą gawrony, myślą ptaki. Może jakaś taka też troszeczkę zarażona tym jestem. No, ale to mi się bardzo podoba, bo ja to naprawdę tak odczuwam. Odczuwam ten
klimat i tę korespondencję międzygatunkową. Wydaje mi się, że to jest ważne, jak ja dotykam psa. Jak mi ostatnio, wyobraź sobie, mysz wyskoczyła z tytki po poznańsku, czyli nie woreczka, tylko torebki papierowej z mąką, prawda? A ona tam sobie umościła takie fajne gniazdko, no bo gdzieżby, jak nie w mące, nie? I tak mi wyskoczyła z rąk. Dobrze, dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy Państwu, miłej lektury, do widzenia. Miłej lektury, do widzenia, cześć Paweł.